Dobry wieczór, Szymon Janicki, Szkoła Jazdy TV. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tytuł naszego spotkania, tytuł naszego programu dzisiaj to spadająca zdawalność i będzie coraz gorzej, jeżeli nie zmienimy strategicznie, całościowo wielu rzeczy w branży. Zapraszam was do bardzo aktywnego udziału w programie. Zaczynamy. Serdecznie witam, Krzysztof Ledzion. Dobry wieczór. Dobry wieczór, e-kierowca, portal szkołajazdy.pl, pan dyrektor Tomasz Matuszewski, WORD Warszawa. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Witam, witam panów, witam państwa. No, zapraszam do oglądania, zapraszam do komentowania. Rozpoczynamy od materiału wprowadzającego cały temat programu, jak zawsze. Spadający poziom zdawalności podczas egzaminów na prawo jazdy jest dowodem, że nauczanie na kursach jest archaiczne i nie przystaje do potrzeb, charakterystyki i preferencji uczenia się współczesnych młodych ludzi. Jeśli tego szybko nie zmienimy, będzie jeszcze gorzej, a kandydatów na kierowców jest coraz mniej. Nikt nie lubi uczyć się w sposób przestarzały, niezrozumiały i nudny. Żadnym powodem do dumy jest tłumaczenie: uczę od 30 lat, więc wiem jak to robić. To młodzi ludzie wiedzą, jak chcą się uczyć i obowiązkiem branży jest brać to pod uwagę, zapewniać materiały i tryb nauki zgodny z naturalnym rytmem pracy i nauki współczesnego dwudziestolatka. Jeśli nie zmienimy sposobu formułowania pytań egzaminacyjnych i nadal będziemy tworzyć językowe łamigłówki, które niczego nie sprawdzają i nie weryfikują praktycznej wiedzy przyszłego kierowcy, będziemy rozbijać się o kwestię interpretacji tego, co autor pytania miał na myśli. Zapraszamy was do dyskusji o sytuacji, w której nie ze swojej winy znalazła się branża szkolenia kierowców i o propozycjach wyjścia z niej. No właśnie, zapraszamy was bardzo serdecznie do dyskusji. Zdajemy sobie sprawę, że program jest oglądany tak naprawdę przez elitę branży. Wiem, że wielu z was bardzo nowocześnie uczy, prawda? Tak. Ale tak, to prawda? Jest chyba tak, że właśnie ta elita jest odpowiedzialna za to, żeby te zmiany zostały wprowadzone szeroko. Tak, to prawda. Wspomniałeś o elicie, wspomniałeś o naszych widzach. Witamy serdecznie naszych widzów. Rafał Krzyszowski, Weronika Guć, Irena Wojtczak, Alicja Brzezińska, Łukasz Pyrchla, Mirosław Konkol, Zenon Maśniak, Piotr Zadrożny. Też tęskniliśmy za wami. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i bardzo liczymy, tak jak powiedziałem, na aktywny udział w programie. Panie dyrektorze, postawiliśmy dość, nie będę się asekurował, mocną tezę na początku programu w materiale wprowadzającym. Nauczanie na kursach jest archaiczne, nie przystaje do potrzeb, charakterystyki i preferencji uczenia się współczesnych młodych ludzi. Pan jest także, a może nawet przede wszystkim, egzaminatorem, czynnym egzaminatorem. Czy zgadza się pan z tak postawioną tezą? Nie sposób się nie zgodzić, ponieważ większość kursantów na poziomie swojej wiedzy, umiejętności i zachowań przypomina mi czasy, w których zaczynałem egzaminować, a było to średnio co najmniej 25 lat temu. Tak? To oznacza, że z tymi wyjątkami elitarnymi na egzaminy trafiają ludzie, których przygotowanie jest oparte o standard dydaktyki dawno już przebrzmiały. Na czym on polega, tak żeby też zacząć od jakiejś tezy mocniejszej, skoro padł wyraz archaiczna, no to ja powiem, ten standard polega na takim bardziej wytresowaniu do egzaminu, takim powtarzaniu pewnych utrwalonych gdzieś przez ćwiczenia szkoleniowe czynności, zupełnie niezależnie od tego, co stanowi okoliczność ruchu drogowego. Ja myślałem, że i tak wprowadzą też zajęcia z metodyki na kursie instruktorskim, diagnozując
do drylowania, wyrabiania nawyku na zasadzie pach, bodziec, pach, reakcja. I nic poza tym. No to jest naprawdę archaiczne. To jest archaiczne, ale ja w tej sytuacji mam... Szymon, do ciebie pytanie, bo ty jesteś... ty masz dużo... chyba tysięcy dydaktogodzin, jeśli mogę to tak nazwać. Tak to sobie kiedyś obliczyłem, że pracując mniej więcej po 40 godzin w tygodniu, najpierw w szkolnictwie, potem na kursach jako wykładowca i tak dalej, no to przez 30 lat 40 godzin tygodniowo to wychodzi około 50 tysięcy godzin. 50 tysięcy godzin z przedziałem wiekowym? Niesamowicie różnym, ale są to no, jednak przede wszystkim młodzi ludzie. Mam pytanie. Czy my uczymy archaicznie od 10 lat, 15, od 20? Czy możemy zaobserwować pewną zmianę tych, których uczymy, a to są ludzie młodzi? Jasne, że tak. Znaczy my na pewno możemy zaobserwować ogromną zmianę. Jesteśmy w stanie i tutaj możemy już pokazać tę prezentację, którą będziemy później omawiać. Sytuacje zniechęcające młodych ludzi. Ja ze szkolnictwa odchodziłem mniej więcej w roku 2016. I to był rzeczywiście rok 2015-2016. Słuchajcie, to był rok ogromnej zmiany, którą zaobserwowaliśmy w bardzo dobrych liceach, w szkołach średnich. Mianowicie chodzi o to, że młodzież zaczęła zupełnie inaczej reagować na te przestarzałe metody pracy. Kiedyś było tak, że oni byli znudzeni, trochę się wiercili, no ale okej, tak samo jak my wszyscy, ileż tam 10 lat temu. Trzeba się nauczyć, to się nauczyliśmy. Ale dla nich ta nauka nagle stała się nudna, archaiczna, w dziwacznym środowisku i niesamowicie zaczęli dostrzegać brak profesjonalizmu nauczycieli, bo mogli to zweryfikować, mogli to po prostu sprawdzić. Panie Tomaszu, ja mam, jeśli mogę, do pana pytanie. Pan jest czynnym egzaminatorem, pan jest w branży od lat wielu. Niestety. Ja, to jest wielka zaleta i cieszymy się, że mamy pana dyrektora tutaj, dlatego że pan dyrektor był egzaminatorem kilku pokoleń już. Możemy mówić o pokoleniu właśnie X. Do tego zmierzam. Zmierzasz do tak, tego. Tak, do tego zmierzam. No, milenialsach. A wiemy, że pan dyrektor jest nadal egzaminatorem czynnym. Nie w pełnym wymiarze godzin, ale o ile pamiętam, chyba w 1/5. Proszę powiedzieć krótko, kiedy nastąpiła taka zmiana, że widać tą młodzież, która jest teraz, kiedy ona się pojawiła, ta dzisiejsza młodzież, ta, której nie potrafimy uczyć? No, na to, słuchajcie, no, na to wskazują wyniki, no co tu dużo mówić, no na rzeczywiście to nie młodzież jest zła, młodzież jest zawsze młoda, tylko my jesteśmy gdzieś tam nieskuteczni w wielu wymiarach. Panie dyrektorze, kiedy pan zaobserwował zmianę? Wydaje mi się, że to już było dawno i to jest niedobra informacja, bo gdyby to się stało 2-3 lata temu, to moglibyśmy się usprawiedliwiać, że jeszcze jest za wcześnie, żeby podejmować jakieś kroki korygujące. Natomiast dla mnie to jest moment, w którym wchodzą na egzaminy prawa jazdy kamery, czyli to jest rok 2006. A to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział teraz. To się też zaczęło wiązać z pewnymi zmianami prawa, których dokonywano na początku w roku 98, kiedy rozpoczynały funkcjonowanie WORD-y. Potem te zmiany weszły w takiej magicznej, hasłowej 150 w środowisku doskonale znanym. To jest koniec roku 2001. Wchodzą to przepisy 2002. Potem 2004, słynny kwiecień, w którym teoretycznie wszyscy mieliśmy nadzieję, że będzie lepiej, bo zwiększa się liczba godzin szkolenia. Natomiast 2006, kiedy zaczynamy widzieć więcej, bo dotychczas egzaminator tylko był no, na pamięć własną skazany. Natomiast no, my, czyli ta kadra funkcyjna, czyli egzaminatorzy nadzorujący ówczesnych lat, zaczynamy postrzegać
nie tylko to, co widzimy na swoich egzaminach, ale to, co widzimy także na egzaminach innych uczestników. Tak? I ja tu zaczynam obserwować to, co bardzo moim zdaniem trafnie panowie, szczególnie tutaj pan Szymon, praktyk, nazwał behawioryzmem. Tak? Czyli niezależnie co się dzieje, bodziec wywołać ma taką samą reakcję. Jest jeszcze jedno. Ja znowu dziękuję bardzo panu dyrektorowi, bo ja zawsze to podkreślam. Ja mogę was tylko pytać jako branżystów z tak ogromnym doświadczeniem. Natomiast to, co pan dyrektor powiedział, data, którą pan dyrektor podał, pozwala również na szersze spojrzenie na w ogóle kwestie edukacyjne. Dlatego, że też zawsze staram się podkreślać, że jakkolwiek ważną, niewątpliwie krytycznie wręcz branżą jest branża szkolenia kierowców, to ona funkcjonuje z ludźmi przede wszystkim przy szkoleniach na kategorię B bardzo młodymi, 18-latkami. Słuchajcie, rok 2005, z tego co pamiętam, to jest pierwszy rok tak zwanej nowej matury w Polsce, która diametralnie zmieniła od roku 2002, kiedy do 3-letniego liceum trafił pierwszy rocznik po gimnazjach, a diametralnie zmieniła system nauczania w Polsce. To stało się wyłącznie przygotowanie do testów. Nauczyciele w szkołach średnich zaczęli uczyć przez 3 lata, jak rozwiązywać testy. I to znowu bardzo fajnie łączy się z tym, o czym Krzysztof i pan dyrektor powiedzieliście. Takim, no, raz, że gigantyczną zmianą, tylko że niestety zmianą na gorsze. Tak całościowo w polskim systemie edukacji. Alicja Brzezińska pisze, z moich obserwacji młodzież teraz chce tanio, szybko i łatwo. Słuchajcie, oczywiście możemy zawsze na pewno narzekać na młodzież i pewnie w przypadku naszych pokoleń, naszego pokolenia X, potem milenialsów, teraz Zetek, wszyscy chcieliśmy zawsze szybko, młodzież łatwiej, według młodzieży ma zawsze rację. A? Młodzież według młodzieży ma zawsze rację. Oczywiście, że tak. Wiesz co, ale to też, zanim jeszcze przejdziemy do materiału, który przygotowaliśmy, wydaje mi się, że powinniśmy też postawić taką tezę, że z młodzieżą nie ma co walczyć i jej preferencjami, bo oni i tak zrobią po swojemu. W roku 1968, wtedy kiedy pojawiło się pokolenie boomersów, wszyscy narzekali na pokolenie Woodstock i tak dalej. Pokolenie Woodstock zmieniło cały świat. W roku 76, kiedy pojawiło się pokolenie punkowców w Wielkiej Brytanii, wszyscy narzekali, a to jest to pokolenie, które wprowadziło do it yourself. Zrób to po swojemu, skoro cię nikt nie chce. I tak dalej, i tak dalej. Nie da się zatrzymać zmiany pokoleniowej, bo to oni mają 18 lat, a nas powoli nie ma. A my już nie. A my już nie mamy. Także to jest taka moja teza, oczywiście nie tylko związana z naszą branżą. Ale popatrzmy teraz na to, popatrzmy, w jaki sposób wygląda to w rzeczywistości, czy dysponujemy danymi, które w sposób kompleksowy i jednoznaczny pozwalają określić zdawalność egzaminów z teorii i egzaminów praktycznych na prawo jazdy w Polsce. Maciej Matuszak i jego prezentacja. Czekamy na prezentację. Maciej, już. No, to nie był ten wstęp. Przez chwilę zwątpiliśmy. To nie tak Maciej Matuszak wygląda. To jest Witek Bąk, okiem instruktora. Też ważne. Przyjrzyjmy się dzisiaj zdawalności egzaminów na prawo jazdy w Polsce. Będziemy patrzyli na nie przez pryzmat danych, które możemy znaleźć w polskim internecie. Niestety podczas poszukiwania tych danych nie znalazłem miejsca, w którym byłyby one zebrane w sposób jednolity i rzetelny. Możemy posiłkować się cząstkowymi danymi, które możemy znaleźć na stronach wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego bądź też starostw powiatowych. Natomiast dotyczą one jednego obszaru, czy to dotyczą jednego starostwa bądź też jednego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Pokazywane są one też w różny sposób. Czasami jest to zdawalność na obszarze danego WORD-u, czasami jest ta zdawalność rozbita na poszczególne kategorie prawa jazdy. Dla nas najwygodniej byłoby, gdyby one były rozbite na poszczególne kategorie prawa jazdy, ale także rozbite na podejścia za pierwszym razem i wszystkie egzaminy. Dałoby nam to możliwość chociażby sprawdzenia, czy uwolnienie teorii i pozwolenie kursantom nauki w domu i potem pójścia od razu na egzamin, czy miało to wpływ na zdawalność.
Jak widać, brak jest jednolitego systemu, w którym moglibyśmy sprawdzić dane, które dotyczą egzaminów na prawo jazdy i zdawalności. Często mylimy także pojęcia liczby osób egzaminowanych i liczby przeprowadzonych egzaminów. Widać to szczególnie w publikacjach, w których to dziennikarze zamieniają te pojęcia i używają ich naprzemiennie. Także nie rozróżniamy często zdawalności za pierwszym razem, jak i zdawalności wśród wszystkich egzaminów, na wszystkich podejść do egzaminów. Tak więc, jaki możemy z tego wyciągnąć wniosek? Mianowicie, żadna instytucja w Polsce nie bada systemowo jakości szkolenia i egzaminowania w Polsce. Sprawdźmy zatem, jaki obraz pokazują nam dane, które możemy znaleźć. Oparłem się tutaj o dane, które są publikowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu. To są dane za 2021 rok. Coś, co możemy tutaj zobaczyć, to przy kategoriach AM, B i B1 zdawalność egzaminów teoretycznych jest na poziomie 57-58%. Zerknijmy na kategorię C, w której ta zdawalność jest na poziomie 68%, na kategorię A 84%. Różnica 10 punktów procentowych pomiędzy kategorią B i kategorią C jest to bardzo duża różnica. Rodzą się zatem pytania, dlaczego najniższa zdawalność egzaminów teoretycznych jest wśród najmłodszej grupy uczących się? Przecież oni mają więcej czasu i łatwiej im się uczy niż osobom starszym. Co rodzi nam kolejne pytanie, czy tak naprawdę my potrafimy uczyć najmłodszych ludzi? Przejdźmy zatem do kolejnego etapu egzaminu, a tak więc egzaminu praktycznego. W tabeli zebrane mamy statystyki zdawalności egzaminów, które skończyły się wynikiem pozytywnym. Z tego, co możemy zobaczyć, kategoria B znowu jest na szarym końcu. Zdawalność na kategorię B jest na poziomie 36%. Na pozostałe kategorie jest ona dwukrotnie wyższa. Na kategorię C 66%, na kategorię A 65%. Jest to o 30 punktów procentowych więcej niż na kategorię B. Przejdźmy zatem dalej. Zobaczmy, gdzie kończą się najczęściej egzaminy praktyczne. W tej tabeli widzimy, jaki odsetek egzaminów niezdanych zakończył się na placu bądź też na mieście. I tutaj też zaskakujące dane. Na kategorię B 50% egzaminów, które zakończyły się negatywnie, kończą się na placu. Na kategorię C mamy już 70% egzaminów. Na kategorię A ponad 90%. Tak więc możemy zadać sobie pytania. Dlaczego na kategorię B zdawalność praktyki jest tylko na poziomie 36%? Na inne kategorie zdawalność jest ponad dwukrotnie wyższa, to jest około 60%. Kolejnym pytaniem jest, jak to jest możliwe, że 50% niezdanych egzaminów praktycznych na kategorię B kończy się na placu manewrowym? Przecież każdy plac manewrowy jest taki sam, nie może tam nas nic zaskoczyć, nie możemy spotkać sytuacji, której nie spodziewaliśmy się. Jeszcze gorzej jest na pozostałe kategorie. Ponad 70% egzaminów na kategorię C niezdanych kończy się na placu manewrowym. Dlaczego? Zobaczmy zatem, jak kształtowała się zdawalność na przestrzeni ostatnich lat. Tutaj mamy zdawalność egzaminów na kategorię B. Dane te dotyczą egzaminu teoretycznego. Możemy tutaj zobaczyć, jak kształtowała się ta zdawalność przez ostatnie 6 lat. I od 2016 roku do 2021 roku, z tego co widzimy, ta linia jest prawie pozioma. Tu jest zdawalność na poziomie 59-62%. W ostatnim roku, 2022, zdawalność ta spadła do 55%. Pytanie, czy ta zdawalność nie powinna być na poziomie 80-90%? Zobaczmy, jak to wygląda na egzaminach praktycznych. Tutaj widzimy praktycznie linię poziomą. Od 2016 roku nie ma żadnej zmiany. Ta zdawalność egzaminów praktycznych na kategorię B jest na poziomie między 38-41%. Dlaczego? Możemy zadać sobie pytania. Po pierwsze, z czego wynika spadek zdawalności na kategorię B w 2022 roku? Drugim pytaniem jest to, dlaczego zdawalność jest na poziomie tak niskim? Czy ona nie powinna być na poziomie 80%? Gdzie tutaj jest błąd? No i trzecim pytaniem jest, dlaczego liczba pozytywnych egzaminów praktycznych to jest tylko zakres między 39-40%? Zostawiam Państwa z tymi pytaniami. Dziękuję. Maciej Matuszak, mnóstwo inspiracji. Panie dyrektorze, na początku takie bardzo ogólne pytanie, które od razu mi się nasunęło wtedy, kiedy obejrzeliśmy te pierwsze slajdy
prezentacji przygotowanej przez Maćka. Jak to jest, że przez tyle lat w branży no nie dorobiliśmy się jakiegoś jednorodnego, przejrzystego, czytelnego, jednoznacznego sposobu mierzenia zdawalności, skuteczności nauczania? Znaczy tak, na pytanie, dlaczego się nie dorobiliśmy, odpowiem tak trochę przekornie. Bardzo proszę. Bo tak naprawdę nie ma powszechnych potrzeb wejścia w posiadanie tą wiedzę. Oj. Tak. No to ja jestem w stanie wymienić i chyba Krzysztof, ty też, no tak... Ja rozumiem tę przekorę, ale chcę ją usłyszeć tak wyraźnie. Już mówię. Kto nie jest zainteresowany taką wiedzą w branży? Już mówię, o czym tu bardzo konkretnie myślę. I te zaraz 3,5, a zaraz 4 lata zmiany w przepisach, które umożliwiły, to był lipiec 2019 rok. Myślę, że nawet dla części słuchaczy, czy tych, którzy nas oglądają, czy będą oglądać, będzie to małe zdziwienie. Wprowadzono w obszar informacji o wynikach egzaminów bardzo istotną zmianę, rozszerzając formuły danych, które WORD-y mogłyby przekazywać starostom i marszałkom. I powiem tak, nie znam przypadku, żeby przez te 3,5 roku ktoś z tych rozszerzeń chciał skorzystać. Ach. Przypadki, które znam, to są przypadki pewnych pochodnych, czy konferencji, czy warsztatów, na których osoby wiedzące, co można dzisiaj jako informację istotną dla poprawy szkolenia wydobyć z systemu teleinformatycznego, widziały na prezentacjach, po czym zgłaszały się do danego WORD-u, byli to najczęściej ci elitarni kierownicy ośrodków szkoleń albo pojedynczy instruktorzy i prosili o raport, który by precyzyjnie określał źródła, przyczyny ich niepowodzeń szkoleniowych, to znaczy konkretnie niepowodzeń szkoleniowych ich kursantów. I to jest uzasadnienie tezy, że pomimo tego, iż jest możliwość taka prawna i jest możliwość taka techniczna, to tak naprawdę ani ze strony starostów czy marszałków, jako tych odbiorców, i ani ze strony WORD-ów jako przekazujących tą informację co kwartał nie było takich potrzeb. Tak? To jest ta już nie tyle przekora, co celowe włożenie kija w mrowisko, że rzeczywiście jednostkowe przypadki raczej osób albo rzadziej ośrodków szkoleń chciały dowiedzieć się więcej niż dowiadują się właśnie z owych stron swoich starostw czy z innych źródeł, czyli właśnie owego internetu. To jest niesamowite, Krzysztof, dlatego że oznaczałoby to, że tak naprawdę nie jesteśmy... aż mi nie wypada mówić, że nie jesteśmy zainteresowani tym, co robimy dobrze, co robimy źle, gdzie się mylimy, gdzie mamy rację, gdzie jesteśmy skuteczni, a gdzie jesteśmy niewydajni. Powiem tak. I tak dalej. Można by tak mnożyć te możliwości interpretacji danych, gdybyśmy chcieli do nich sięgnąć. Może nie słyszałeś to nie bezpośrednio, ale pośrednio. Ja słyszałem bezpośrednio od 30 lat w szkole, więc chyba dobrze to robię. No właśnie, i to troszkę tak jest, że brakuje nam, panie dyrektorze, też trochę wyprzedzamy teraz, ale niech ten wątek dyskusji się rozwija. Czy nam nie brakuje w branży tego skandynawskiego i anglosaskiego podejścia
uczymy się całe życie, a nie tylko tuż po, a nie tylko na kursie instruktorskim. I uczymy się całe życie jak najbardziej interdyscyplinarnie, a nie tylko, chociaż to ważne, na dorocznych warsztatach instruktorskich, że powinniśmy tak naprawdę sięgać jak najgłębiej i jak, jak najszerzej. Ja jeszcze dodam, bo chciałbym, żeby ta moja wypowiedź też była w miarę kompletna. Okej. Bo skąd się to wszystko też może brać? Myśmy, odkąd tylko pojawiły się statystyki, a statystyki tutaj też chcę Państwu powiedzieć, pojawiły się w roku 1998. Wcześniej trudno było z tego papierowego obliczania o jakieś troszeczkę bardziej głębsze analizy. I teraz od tego 1998 roku są to statystyki zdawalnościowe, czyli jaki procent osób zdaje. Natomiast zdecydowanie bardziej potrzebna jest wiedza, z czego osoby nie zdają. I o ile przynajmniej tutaj, jeśli chodzi o zakres egzaminów praktycznych, tak, można się pokusić o tezę, że pojawiają się jakieś symptomy zainteresowania przyczynami niepowodzeń przy egzaminie praktycznym, czyli na przykład posłużę się danymi WORD-u warszawskiego z roku 21, tak? 67% osób w zakresie kategorii B kończy egzamin na placu manewrowym na zadaniu drugim, czyli jeździe po prostu i po łupie. 25% kończy egzamin w zakresie kategorii B na wzniesieniu, czy kończyło, bo to jest rok 21. 2% w ruchu drogowym nie zalicza egzaminu z tytułu parkowań. W ruchu drogowym natomiast dominować zaczęło nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu, prawda? Jako współczynnik generujący negatywne wyniki o wysokości 36. I to jest praktyka. I tu jeszcze nie jest tak tragicznie, bo jakieś symptomy zainteresowania można zauważać u tej, nazwijmy ją, bo to też mi się bardzo podoba, elitarnej części środowiska. Natomiast, proszę Państwa, zupełnie nie ma żadnego zainteresowania feedbackiem egzaminu teoretycznego. Tak? Jest tylko ogólne, ile osób zdało, ile osób nie zdało. Natomiast nikt nie pyta, i tu jest totalny brak zainteresowania, czy z tych 32 pytań, z których każde z pytań dotyka jakiejś określonej dziedziny, są jakiekolwiek obszary dominujące, które potwierdzają deficyt wiedzy, czy też ich nie ma. Tak? Panie doktorze, czy nie jest też jednak tak, że my się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że patrzymy na egzaminy teoretyczne, na egzaminy z teorii, na egzaminy z teorii w branży, jako na pewnego rodzaju takie egzaminy, które są nam dane po to, żeby to zdać i trochę zapomnieć. Dlaczego ja o to pytam? Ja o to pytam też i pana dyrektora, i Krzysztofa. A na podstawie wykładów z metodyki na kursie instruktorskim, które w ramach naszych wykładów we kierowcy mam przyjemność prowadzić, i kochani widzowie, szanowny panie dyrektorze, Krzysztofie, to są pytania, które są tak absolutnie archaiczne i tak nieprawdziwe w obszarze dzisiejszej metodyki rozumianej jako neurodydaktyka, że odpowiedzi, które są uznawane jako poprawne, są de facto według współczesnej wiedzy odpowiedziami błędnymi. Znaczy, pytamy na przykład o to, czym jest andragogika, i jedyną poprawną odpowiedzią jest to, że jest to nauczanie dorosłych po to, żeby tworzyć miejsca pracy. Znaczy, to jest andragogika lat 60., kiedy dorosłych uczono wyłącznie w ramach dziedziny zawodowej, którą wybrali, i nic poza tym się nie liczyło. Prowadząc te wykłady, udzielam odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące pomocy dydaktycznych.
I nigdy nie zapomnę reakcji naszej Oli Chłopek, która zapytała: Szymona, co to są te przeźrocza? No bo nie ma internetu jako pomocy, czy też kanału dydaktycznego. Nie ma nowoczesnych programów i aplikacji, ale są przeźrocza i pogadanki i tak dalej. I czy my się trochę nie przyzwyczailiśmy, Krzysztof, do tego w branży, że my po prostu traktujemy egzaminy teoretyczne no właśnie tak, jak je zdajemy jako instruktorzy. Tak o. Co, ja już nie wiem, nie wiem, co na ten temat sądzić. Trochę przykre jest to, pan dyrektor wspominał o tym, że mówimy o szkołach elitarnych. Oczywiście to jest życzeniowe. Chciałbym, żebyśmy nie mówili o szkołach elitarnych, abyśmy mówili o szkołach jako szkołach. O wysokim standardzie nauczania w szkołach. Jasne. Tak. Zawsze będą lepsze Natomiast i gorsze. Jasne. To wymaga od wszystkich, którzy są, czy to elitarni, czy nieelitarni, tak ujmując, kształcenia. Ustawicznego kształcenia w wielu dyscyplinach. No dokładnie tak, bo musimy patrzeć na to bardzo interdyscyplinarnie i panie dyrektorze, czy pan się, no właśnie, jak pan skomentuje, proszę, taką tezę, jeżeli my tego nie zmienimy, jeżeli my tego szybko nie zmienimy, no to będzie coraz gorzej. No bo dlaczego miałoby być lepiej? Tutaj bardzo, bardzo cenne jest to, co było przytoczone na poziomie Poznania. Ja może od siebie jeszcze dodam Warszawę, bo staram się te dane dość drobiazgowo śledzić i przyznam się szczerze, ja już pierwszy niepokój zacząłem odczuwać w roku 2021, bo widziałem początek bardzo dziwnego zjawiska, czyli zmniejszania się statystyki zdawalności egzaminów teoretycznych. Tutaj pytanie pana Rafała. Ale to, co się stało w roku 2002 w obszarze WORD-u warszawskiego, bo tu dysponuję wiedzą no, stuprocentowo pewną, czyli spadek zdawalności egzaminów teoretycznych z 58% na 52% w zakresie kategorii B, no to jest już dowód, to już nie jest przesłanka, że dzieje się bardzo źle. Mhm. Oczywiście na to składały się przyczyny wielorakie, bo na to się na przykład składała również taka kwestia jak możliwość, którą dawano ludziom wielokrotnego podchodzenia do egzaminu teoretycznego w ciągu jednego dnia. Nie zdałem o 8, to zdam o 10. Nie zdałem o 10, to może zdam o 12. Za kilkadziesiąt tak. złotych, prawda? Teraz drugą przesłanką, celowo nie od niej zacząłem, no była ta, delikatnie mówiąc, symboliczna kwota środków finansowych za taki egzamin teoretyczny, czyli do dziś obowiązujące 30 zł. No i ta trzecia rzecz, o której chyba w tym programie najbardziej warto porozmawiać, czyli nietrafiona formuła już tego egzaminu, tak? Nietrafiona formuła już i tutaj ja się podpisuję no, absolutnie stuprocentowo pod tezą, że jeżeli my tego w tej chwili nie zmienimy, a my tego nie zmienimy różdżką Harry'ego Pottera jutro, tak? Bo żeby to teraz zmienić, to trzeba by się chociażby zastanowić nad takim pytaniem, czy ten egzamin teoretyczny to nadal musi być taki, jaki od lat jest, tak? No od lat 10, tak? Bo 19 stycznia 2013, czyli będzie ten egzamin obecnej formuły za kilka dni obchodził swoje dziesięciolecie, to jest egzamin, który miał na początku bardzo, ale to bardzo słabą statystykę zdawalności. Przypomnę, było to w momencie, kiedy pytania były niejawne. Natomiast potem, kiedy pytania się ujawniały, statystyka się podnosiła, doszła nawet gdzieś do poziomu 70 kilku procent i nagle, i teraz jest pytanie, od kiedy, i tu wspomniany przez pana Szymona rok 2015-16 jako efekt w moim przekonaniu ówczesnych zmian regulujących kwestie w ogóle szkolenia, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim
jakość programów szkoleniowych w części teoretycznej, nie mówiąc już o otworzeniu od roku 2015 roku podchodzenia do egzaminu zupełnie bez jakiegokolwiek szkolenia, to jest ten efekt. On, proszę Państwa, do nas przyszedł i rok 2022 z tymi ogromnymi spadkami zdawalności, po rozmowie z kimś ważnym w naszej branży, no ja zbadałem, czy tego przyczyną nie są cudzoziemcy i nie są cudzoziemcy, tak? Bo ich udział w egzaminie teoretycznym jest stosunkowo tak niewielki, że nawet gdyby oni wszyscy nie zdawali, to i tak to nie spowodowałoby takich skoków zdawalnościowych in minus, jak to jest robione do dzisiaj. Panie dyrektorze, ja też bardzo dziękuję, że pan wspomniał o tym momencie, w którym można było podejść do egzaminu bez uczestnictwa w kursie z teorii. W jednym szczecińskim liceum, w którym pracowałem do 2016 bodajże roku, patrzyliśmy na statystyki frekwencji uczniów w ostatniej klasie, wtedy kiedy oni mogą sobie już usprawiedliwiać jako osoby dorosłe godziny nieobecne. I bardzo ciekawą statystyką było to, że często osoby, które były nieobecne w ostatnim semestrze nauki, trzeciej klasie wtedy liceum ogólnokształcącego, osiągały na egzaminie maturalnym lepsze wyniki niż osoby, które wzorcowo uczęszczały na zajęcia szkolne. Zobaczcie, de facto jaka to jest kompromitacja systemu. Jak bardzo demoralizująco mogło to wpływać na każdy kolejny rocznik. To znaczy oni uczyli się wtedy tak jak chcieli, uczyli się w domu, powtarzali z takich materiałów jak chcieli, nie tracili czasu na dojazdy do szkoły i powroty i możemy tak zwielokrotniać powody, dla których te osoby lepiej naprawdę zdawały egzamin maturalny niż pozostałe w bardzo dobrej szkole. I teraz, czy my, panie dyrektorze, jeszcze jedno pytanie do pana, czy my dysponujemy statystykami, które byłyby w stanie określić tak jednoznacznie, jaki jest procent osób, które nie uczestniczyły w kursie z teorii, przygotowywały się same i zdały lub nie zdały? Czy jesteśmy w stanie podzielić to, czy jesteśmy w stanie dotrzeć do takich danych? Na ten moment, czyli ten piękny wieczór czwartkowy, to nie jestem w stanie udzielić takiej odpowiedzi nawet w odniesieniu do WORD-u, w którym pracuję. Natomiast na pytanie odpowiadam tak. Okay. Jesteśmy w stanie wygenerować te dane i jesteśmy w stanie je zestawić z tymi drugimi i jesteśmy w stanie dokonać porównania i wyciągnąć wnioski. Ja jeszcze jedno słowo, bo w tej myśli pierwszej ono mi uciekło, tak? Bardzo dziękuję za tą zapowiedź dotyczącą mojej osoby, że staram się być czynnym egzaminatorem i rzeczywiście pan Krzysztof skądinąd wie, że jeden dzień w każdym tygodniu poświęcam na egzaminowanie. I ja co zaobserwowałem od tych kilku lat, praktycznie biorąc po powrocie do WORD-u po tym okresie pełnienia innej funkcji, zwróciłem uwagę na zubożenie języka. Kiedy staram się w czasie egzaminu praktycznego rozmawiać, następuje to w największej części podczas omówienia wyników, niezależnie czy to jest negatywne, czy pozytywne, to zubożenie obserwuję z roku na rok. Z czym to może mieć związek? Tak trochę filozofując, był taki filozof Wittgenstein Ludwik, który nawet powiedział, że granice mojego języka są granicami mojego świata. Ja trochę tak go sparafrazuję, granice mojego języka są granicami mojego rozumienia rzeczywistości. Ten zubożony język drogowy, który jest pochodną uczenia się pamięciowego wyłącznie pytań, spowodował zubożenie rozumienia rzeczywistości drogowej. I to jest też dla mnie dowód na to, że również tu na pewno mniej niż teoria, ale spada zdawalność praktyk.
Tak? No właśnie, do tej praktyki też przejdziemy. Na razie jeszcze zostańmy trochę, panie dyrektorze, w teorii. Popatrzmy na slajd piąty prezentacji przygotowanej przez Macieja Matuszaka. Tak trochę, Krzysztof, na nos i na twoje doświadczenie. Najniższa zdawalność w grupie, czy bardzo niska zdawalność w grupie osób najmłodszych. No do diabła chciałoby się powiedzieć. Oni są w rytmie nauki. Oni właśnie przygotowują się do matury. Oni powinni mieć największą łatwość. No coś musi być nie tak. Oni chyba mają największą łatwość i właśnie są w rytmie nauki. To są 17, 18, 19, no, 18, 20. Mhm. Czyli to są ludzie, którzy non-stop jeszcze się uczą. To, no tak. Tak. To co? Nie potrafimy do nich dotrzeć? Co? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że mamy problem z tym, żeby do nich dotrzeć. To, co powiedział pan dyrektor o takiej pewnego rodzaju, no powiedzmy to, luce komunikacyjnej pomiędzy osobami ze starszych pokoleń, ale tutaj nie chodzi wcale o osoby, które są starsze od nich o 30-40 lat, tylko ja mam w firmach, w których prowadzę szkolenia, team liderów, liderów zespołów, którzy mają po 27-30 lat i nie potrafią trafić do tych, którzy mają w tej chwili 21-20 lat. Oni się posługują jakościowo zupełnie innym językiem, więc możemy na pewno postawić wysoce prawdopodobną tezę, że współcześni 18-19-latkowie nie rozumieją pytań egzaminacyjnych na egzaminie z teorii, nie z punktu widzenia, jak to powiedzieć, twardej wiedzy drogowej, przepraszam za brak precyzji, ale po prostu nie rozumieją języka, w którym te pytania są zadane. Nawiązując do tytułu jednej z kampanii drogowych, czy to nas tłumaczy? Nie. No absolutnie nie, ale język polski jest bardzo skomplikowanym językiem fleksyjnie. Odmieniamy czasowniki, odmieniamy rzeczowniki, odmieniamy przymiotniki i tak dalej. W związku z tym jesteśmy w stanie językowo sformułować bardzo długie 3-4-wierszowe pytanie. I takie wiecie doskonale, że takie pytania na egzaminie z teorii na prawo jazdy są. Hej, konia z rzędem temu, kto znajdzie obecnie 18-19-latka, który w wypracowaniu egzaminacyjnym pisze tego typu zdania. Albo kto rozumie tego typu treści. TikTok. I tu się włączę, bo też powiedzieli panowie bardzo interesujący moment, który również wygenerował tą bardzo niekorzystną statystykę roku 2022 w teorii. Mianowicie rzeczywiście ostatnie 3 lata, czyli tu mam na myśli rok 2021-2019, to jest niekontrolowana przyrost pytań egzaminacyjnych, niesłychanie wielokrotnie złożonych, wielowierszowych, które nawet dla człowieka obytego z językiem pisanym zaczynają stanowić problem. Ja staram się śledzić tą część egzaminu, bo uznaję ją za niesłychanie istotną i przyznam się państwu szczerze, i wcale nie jest to dowód jakiejś tam nadzwyczajnej skromności czy tam ekshibicjonizmu, Ja często sam muszę przeczytać 3 razy treść pytania, żeby się zorientować, o co pytanie pyta. No i to jest też moim zdaniem, w nawiązaniu do tych barier językowych, jedna z odpowiedzi, dlaczego ta statystyka pada. My po prostu, przepraszam, obniżyliśmy niesłychanie już standard tych pytań, które są, ale też z drugiej strony nie zadbaliśmy o pytania inne. No właśnie, to tak jest, panie dyrektorze, że jak patrzymy nawet na pytania na egzaminie z teorii w Wielkiej Brytanii, poza tym testem z zagrożeń, tam mamy przecież też egzamin z teorii. Jasne, pytania w języku angielskim zawsze formułuje się prościej niż w języku polskim, no bo język angielski nie jest językiem odmian, ale jest językiem niezwykle precyzyjnego słownictwa. I tamte pytania wyglądają w ten sposób. Hej, co zrobisz na tym skrzyżowaniu? Albo czy wolno ci pojechać w taki sposób? Czy możesz, tak czy nie? I tak dalej. Który znak drogowy jest znakiem najistotniejszym z jakiegoś punktu widzenia? Teraz sobie to oczywiście wymyślam, ale tak wyglądają te pytania. Tak. Przepraszam, że nie przeczytam wszystkich komentarzy, których mamy sporo dzisiaj, ale Rafał Krzyżowski pisze. Problem polega na tym, że niektóre pytania teoretyczne stosowane na egzaminach w zakresie A czy B nie są merytoryczne. Mhm. Są wręcz niewychowawcze.
czasem następuje zabawa pytającego w kontekście językowych implikacji prawnych. Pytania powinny brać umiejętność właściwego zachowania w kontekście BRD, stosowania znajomości przepisów. Ponadto od tylu lat mówimy o pytaniach z ryzyka drogowego, czyli w ujęciu psychologicznym wychwytywania kierowców znanych jako hazardzistów i skłonnych do ryzyka drogowego. Jasne, że część, ja też pozwólcie, że to powiem. Kiedy przeczytałem rok temu, może trochę dawniej, zagadnienia na kursie dla instruktorów, to trochę mnie zmroził na przykład punkt system kar i nagród. To jest coś, co właściwie no, nie ma prawa przecież funkcjonować już nie tylko w nauczaniu dorosłych, ale w ogóle w nauczaniu. Jakich kar? Przecież my nie możemy karać, nie powinniśmy karać w żaden sposób naszych kursantów. Nie wiem, nawiązywać z nimi relacje, być z nimi blisko. Oczywiście w sensie jak najbardziej zawodowym, być ich mentorami, instruktorami, trenerami. Natomiast karać? No to... już wystarczającą karą dla niektórych kursantów jest uczestnictwo w niskiej jakości kursie. No dokładnie. Słuchajcie, pokażmy ten jeszcze slajd 9 z prezentacji Macieja Matuszaka, bo faktycznie w perspektywie ostatnich kilku lat no, ta zdawalność i sama dynamika zmiany poziomu zdawalności wypada fatalnie. I teraz możemy sobie oczywiście zadać pytanie, co z tym powinniśmy zrobić. I tutaj no niewątpliwie powinniśmy po prostu zastanowić się, jakie są potrzeby edukacyjne i komunikacyjne pokolenia współczesnych 18, 19, 20-latków, tego pokolenia często określanego jako pokolenie płatków śniegu. To jest oczywiście negatywne określenie, ale nie dziwmy się, zawsze pokolenia są nazywane przez pokolenia starsze. Moje pokolenie jako pokolenie X, czyli ci, którzy są anonimowi, do niczego w życiu nie dojdą, nic z nich nie będzie. To tak samo teraz mamy płatki śniegu, które są niezwykle roszczeniowe i tak bardzo niby przewrażliwione. Ja zupełnie się z tym nie zgadzam, ale tak o tych mówimy. Mateusz, pokażmy prezentację, proszę. I podyskutujmy jeszcze przez 10-15 minut, nie tę pierwszą o płatkach śniegu, dokładnie o komunikacji z pokoleniem płatków śniegu. No i popatrzmy sobie na to, popatrzmy na internet. Zdajmy sobie sprawę z tego, że jest to pierwsze pokolenie, nie pierwsze pokolenie, które używa internetu. Bo zarówno pan dyrektor, jak i my, nasi młodsi od nas koledzy w reżyserce, też używają internetu, ale to jest pierwsze pokolenie, które urodziło się w XXI wieku i osiągnęło dorosłość w XXI wieku. A więc oni nigdy nie uczyli się internetu, tylko się w nim de facto urodzili. W tym sensie, że jest to dla nich zupełnie naturalna rzeczywistość. I to naturalna oznacza, że wszystko to, każde doświadczenie, to jest taka fajna definicja, ja ją często stosuję i staram się też wszystkich nią zarazić, którzy pracują z tymi późnymi zetkami. Każde doświadczenie, któremu nie towarzyszy element internetu, jest dla nich doświadczeniem nienaturalnym. I to właściwie załatwia też trochę sprawę tego, czy my powinniśmy, czy nie powinniśmy. Czy nie powinniśmy? Nie powinniśmy się spierać, czy, jeśli internet, tylko ile tego internetu. Ja nie mogę sobie, nie mogę nie wspomnieć o sytuacji, w której kilka lat temu wprowadzaliśmy do nauczania zdalne nauczanie, ten tak zwany e-learning, ile to budziło kontrowersji, zarówno w branży sporów, zarówno na poziomie ministerstwa, departamentu, jako tej jednostki, która tą legislację przeprowadza. O co tu się spierać? No właśnie, tutaj jest się o co spierać, tylko jest się o co spierać w taki sposób, jaki my w czasie naszych spotkań często robimy. To nie czy, tylko ile. Ile? Czy to ma być 75, czy 80, czy 90%. Oczywiście absolutnie bez rezygnacji ze świata rzeczywistego. Oczywiście. Bo to też będzie dla nich nienaturalne. Oni żyją fantastycznie i bardzo skutecznie w świecie wirtualnym i w świecie rzeczywistym. Przestańmy to oceniać z punktu widzenia moralności, tylko patrzmy na to z punktu widzenia merytoryki. Tego, w jaki sposób my powinniśmy
im dać wybór. To jest coś, co to pokolenie niezwykle sobie ceni. To znaczy to, żeby mogli zdecydować kiedy i jak, w jaki sposób się uczą. Jeżeli chcą przyjść do OSK, a będą chcieli do was przyjść, tak samo jak chcą przychodzić na innego rodzaju zajęcia, kursy i tak dalej, no ale będą mieli takie momenty, kiedy nie będą chcieli, kiedy chcą się uczyć po prostu skutecznie w domu za pomocą wykładów na żywo, testów sprawdzających postęp i tak dalej, to czemu im tego nie dajemy? No właśnie, łączmy kropki, obserwujmy tych młodych ludzi, bo mówiłem to już kilka razy w programie, my się starzejemy, a nasz klient, kursant, nadal ma między 18 a 20 kilka lat. Dla mnie to też jest taki kluczowy element. Co ich zniechęca, bo ich zniechęcają inne rzeczy trochę niż nas w naszych pokoleniach. Panie dyrektorze, proszę zobaczyć, ich zniechęca nauka, ale także praca, bo to już też wiemy w dużych firmach, zniechęca ich praca i nauka w dziwnym, tak to określają, w dziwacznym środowisku, czyli nie w środowisku świata rzeczywistego, tylko w takim, w którym właśnie nie mogą dokonywać samodzielnie wyborów tego, jak chcą, jak się chcą uczyć. Zniechęca ich, my potrafiliśmy, też jest taka teoria, która mówi o tym, że to pokolenie jest takie samo jak inne, jak nasze, tylko bardziej stanowcze. My, kiedy się nudziliśmy na lekcjach, braliśmy na to poprawkę, mówiliśmy, no okej, okay, nudzimy się, nauczyciel jest nudny, ale i tak trzeba zdać maturę, prawda? Trzeba i tak zdać egzamin na prawo jazdy. A do nas dochodzą takie głosy do firmy, że oni często nudząc się znikają. Nie potrafią przejść do porządku dziennego nad tym, że coś jest nudne, bo wiedzą, że mogłoby być ciekawe. W naszych czasach nie było takiej możliwości weryfikacji instruktora, nauczyciela od fizyki i tak dalej. W tej chwili, kiedy, nie wiem, moje dziecko ma problem z fizyką, to wchodzi na YouTube i ma świetnego nauczyciela tam, który przekazuje informacje na temat tego, w jaki sposób rozwiązywać skomplikowane zadania z fizyki. Czy to oznacza, że jeśli młody człowiek stwierdzi, że kurs prawa jazdy jest nudny, takie ma informacje od swoich kolegów, koleżanek, to on może zrezygnować w ogóle z robienia prawa jazdy? Tak, może zrezygnować z prawa jazdy. Po pierwsze dlatego, że ma wiele różnych alternatyw innych urządzeń transportu, których wtedy nie było. Po drugie, na pewno jest prawdą również to, że jest to pokolenie, które z wielu różnych względów, o których tutaj nie będziemy pewnie mieli czasu mówić, jest to pokolenie, które jest bardzo podatne na stres. Stąd też to snowflakes, prawda? Płatki śniegu. I ten stres sprawia, że oni często są sparaliżowani stresem, a kiedy nie dostają wsparcia, no to po prostu uciekają. Wolą nie narażać się na stres tu, niepotrzebny zupełnie, i pójść gdzie indziej, gdzie ten stres jest inaczej rozumiany, gdzie to jest ten dydaktyczny eustress, czyli dobry stres, który pozwala im skoncentrować się na wykonaniu zadania przy wsparciu instruktora, który potrafi tego udzielić. To jest ta rola mentora, trochę coacha, trochę doradcy, trochę osoby wspierającej, tego facylitatora, jeszcze nie mamy ładnego słowa w języku polskim na to, no ale my tacy po prostu musimy być, jeżeli chcemy być skuteczni, no trudno, oni się nie zmienią. Wiem, że są różne komentarze, że są przewrażliwieni, że za dużo są w internecie, bo widzę, wyświetlają nam się takie rzeczy, no ale my z tym nic nie zrobimy, no tacy są po prostu. Możemy narzekać, ale będzie miało to konsekwencje, że po prostu do nas nie przyjdą. Nie przyjdą. Panie dyrektorze, czy komentarz z pana strony do tego, o czym rozmawiamy? Ja pozwolę sobie na coś, co gdzieś ubieram w swojej jaźni w pewną tezę. Pokolenie tych ludzi, którzy dzisiaj stanowią większość osób szkolonych się i egzaminowanych, intuicyjnie szuka konkretu. Intuicyjnie też potrafi oddzielić coś konkretnego od czegoś, co tym konkretem nie jest, jest dla nich elementem, nazwijmy to, jakiejś abstrakcji, i oni się w tym momencie alienują. Oni coś zrobią, bo muszą, tak? Oni przyjmą jakąś rzecz jako konieczność, ale to jest ta
niedobra definicja wolności jako jedynie zrozumienie konieczności. W ich woli, a wola generuje zachowania, nie pojawia się rzeczywiście wolność. Tak? Taka prawdziwa, jako taka zdolność do autodeterminowania się, czyli u nas zamieniona na ideał samouczenia, uczenia przez całe życie i tak dalej. I teraz przed nami jest ogromne zadanie, żeby posługiwać się z nimi językiem konkretu i żeby mieć umiejętność wyczuwania, kiedy oni się alienują. I jeszcze jedno zdanie, bo nie mogę sobie odmówić. Podziękowania dla pana Rafała Krzyszowskiego, bo on zwrócił uwagę na niesłychanie istotny temat, że są pytania egzaminacyjne na prawo jazdy, których wartość wychowawcza jest ujemna. To znaczy one dezawuują ideę bezpieczeństwa. Prawda? Możemy z tego zrobić sobie kiedyś oddzielne spotkanie. Fantastycznie. Natomiast nie. Antywychowawczy rys pytań egzaminacyjnych, tak? Gdzie rzeczywiście ja się nie dziwię, że jeżeli młody człowiek, a na pewno młody człowiek jest na ogół pełen ideałów, i jeżeli ktoś go pyta, na przykład, bo też lubię konkret, nie? Że w tej sytuacji czegoś nie trzeba robić, i odpowiedź, że tego nie trzeba robić, jest prawidłowa, nie? No to on tak patrzy i mówi, no ale zaraz, to nie chodzi o to, żeby czegoś nie trzeba nie było robić, tylko raczej chodzi by o to, żeby coś trzeba było robić. Zresztą generalnie język pozytywów jest językiem skuteczniejszym w elemencie wychowania do kształtowania odpowiednich postaw. Tak? Także to jest mój komentarz. Skróćmy, uprośćmy, urealnijmy. No i niestety nie znajduję na razie lepszego słowa i przepraszam za ten wyraz i posługujmy się językiem intersubiektywnie sensownym. O, bardzo, bardzo ładna figura retoryczna. Jeśli mielibyśmy, piękny związek frazeologii. Przepraszam. Krzysztof, jasne. Jeśli mielibyśmy się spotkać w tej materii, o której powiedział pan dyrektor, czyli pytań, to ja postaram się zaprosić z imienia i nazwiska każdego z członków komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań. Okay. Aby byli przynajmniej naszymi widzami. Ja mam, wiesz co, znam twoje doświadczenie w zapraszaniu ich do programu, różnych osób do programu, jeśli chodzi o ten szczebel centralny. Znaczy nie, bez efektów. Bez efektów, mam nadzieję, dlatego się pozwoliłem oczywiście przyjaźnie roześmiać. Słuchajcie, pojawiały się także fantastyczne, każde pokolenie ma swój czas, brawo Piotrek. Pojawiły się też bardzo pozytywne komentarze i te podkreślajmy zgodnie z tym, co mówił pan dyrektor przed chwilą. Pojawiły się komentarze dotyczące tego, czego potrzebują ci młodzi ludzie. Tego, że oprócz samej wiedzy potrzebują także wsparcia, rozmowy i podania im po prostu, no, jakkolwiek znowu banalnie brzmi, pomocnej dłoni, bycia przy nich. Bo to są role, które mamy w tej chwili wyświetlone, które niestety metaforycznie, które my musimy podejmować, jeżeli chcemy z nimi pracować. Musimy być dla nich trenerami, musimy być trochę dla nich coachami. Na pewno oni bardzo poszukują mentorów. Musimy udzielać im wsparcia, ale także musimy być dla nich doradcami. Tutaj ja pozwoliłem sobie już trochę zapowiedzieć rzeczy, o których będziemy mówili w programie za miesiąc, te testy umiejętności przewidywania zagrożeń. Dlatego, że dla nich tak bardzo istotne są praktyczne wskazówki eksperta. I my mamy wyjątkową szansę być dla nich mentorami. Ponieważ, to tu jest ten mentoring. Ponieważ to charakterystyką tego pokolenia jest to, że oni nie szukają idoli. Znaczy oni nie szukają osoby, która im powie, jak żyć w całości. Jim Morrison z zespołu The Doors nie miałby szans współcześnie. Ale każdy instruktor, do którego oni przychodzą, a przychodzą nieprzypadkowo, bo z rekomendacji, ma szansę dla nich stać się mentorem bezpieczeństwa ruchu drogowego. A jest? Ach, no to jest pytanie do was i to jest pytanie do tych statystyk. Nie, nie jest. Tak naprawdę nie. Bo w ramach aktywności, którą oni wybierają, łatwo jest zbudować z nimi u nich poziom, status mentora,
No jeżeli oczywiście spełnimy określone warunki. Jeżeli będziemy dobrymi trenerami, którzy są świetnie przygotowani merytorycznie. Jeżeli będziemy budować w nich chęci do podejmowania takiego długoterminowego wysiłku za, u nas, my, zawodowego jako instruktorzy, a u nich jako, u kierowców. Jeżeli będziemy trochę dla nich coachami, to znaczy jeżeli nie będziemy takimi wykładowcami, ja instruktor, ty się ucz, tylko jeżeli będziemy im zadawali pytania, jeżeli będziemy zadawali pytania otwarte, jeżeli będziemy zainteresowani, tak naprawdę szczerze zainteresowani tym, o co ich pytamy, tą odpowiedzią, jeżeli nie będziemy to traktowali jako banału, jeżeli będziemy zachęcali i doceniali, to się świetnie pojawiło w jednym z komentarzy. Pan dyrektor wspomniał o feedbacku. Jasne, musimy się nauczyć dawać nie pozytywną i negatywną informację zwrotną, ale pozytywną w znaczeniu doceniam twój wysiłek, a negatywna nie jest negatywną, tylko konstruktywną. Zróbmy razem to i to, żebyś opanował określoną umiejętność. Zaraz już wam oddam głos, tylko jeszcze coś, co jest fantastyczne w tym pokoleniu. Oni lubią sami dochodzić do określonych wniosków. Lubią współpracować. Ja nie wiem, czy standardem na kursach nauki jazdy, na przykład na kursach z teorii, jest to, że dzielimy grupę, że dzielimy nasz zespół na grupę i dajemy im samym dochodzić do określonych rozwiązań. Niech się uczą od siebie nawzajem. A skądże? Mówimy im, jak jest. No właśnie. Bądźmy takim liderem, który obserwuje i jest opiekunem i towarzyszem. To się fantastycznie sprawdzi. My damy im wtedy szansę na to, żeby pokazali sobie nawzajem i także nam, bo my naprawdę możemy się od nich dużo nauczyć, jak obsługiwać określone oprogramowania, jak się rozwijać, co dla nich jest tak istotne. No i na pewno bądźmy dla nich doradcami, bo snowflaki pytają o radę, tylko my tego czasami nie dostrzegamy. Dla nich, i tutaj dzięki już Mateusz za prezentację, dla nich niezwykle istotne jest to, możemy wyłączyć prezentację, Mateusz, dzięki. Niezwykle istotne jest to, że jak gdyby sama wiedza nie jest taką wielką wartością. No bo wiedza jest na jeden klik w internecie. Cała wiedza świata. Dla nich wartością jest to, jak my się dzielimy tą wiedzą. Co my im dajemy naszym doświadczeniem, naszą otwartością, naszą umiejętnością. Czy fejki odróżnimy od czegoś, pomożemy im odróżnić od tego, co jest rzeczywiste. Czy będziemy razem z nimi tak trochę na zasadzie hazard perception pomagali im podejmować decyzje. Panie dyrektorze, czy pan też w taki sposób diagnozuje ich potrzeby? Jak najbardziej. Co więcej, to co dzisiaj w programie udało nam się osiągnąć, poza tym wzajemnym zrozumieniem, a przecież nie uzgadnialiśmy test. Nie, jasne. To jest to, co w tej chwili właśnie wybrzmiewa. My bądźmy ich towarzyszem. My szukajmy dla nich inspiracji, my bądźmy tym takim pedagogiem w sensie językowym, to znaczy w greckim języku ten pedagog to jest ktoś, kto towarzyszy dziecku, który idzie się sam uczyć. Paidagogos, tak? Czyli bądźmy tymi paidagogos, jako towarzysze, a nie monopoliści racji, którzy nic poza wyłożeniem owych racji potrafimy, tak? Oni naprawdę, i tu potwierdzę za panem Szymonem, oni naprawdę jako swoją wartość przeniosą w życie za kierownicą coś, do czego doszli sami, a w czym my tylko im umieliśmy pomóc. To jest też bardzo cenne, bo pan dyrektor w taki bardzo ładny sposób, tak trochę cywilizacyjnie zataczamy krąg do tego dylematu, jak dużo wolności, a jak dużo bezpieczeństwa, do tego arystotelewskiego dylematu. No dobrze, to mamy ich wychowywać, czy wypuszczać, czy dawać im wolność po prostu, na przykład co do czasu, miejsca nauki, sposobu, kanału nauki, tego, jak się chcą po prostu uczyć. A da się to połączyć? Czyli
Czyli czy bardziej metoda Greków spartańskich, czy bardziej metoda Greków ateńskich? No właśnie, tak? Nie. Bardziej jesteśmy u Periklesa, myślę, w Atenach. W każdym, ale to kiedyś się umówimy na program dotyczący takiej dyskusji. Natomiast tak, to się da połączyć. To się da fantastycznie połączyć. Znaczy da się, tutaj nic nie jest też zamiast. Nikt z nas nie myśli o tym i sam zresztą wiesz, jako osoba współprowadząca e-kierowca, że my nie zamierzamy rezygnować z podręczników. Nigdy, prawda? Tylko podręcznik spełnia trochę inną rolę w tej chwili. On spełnia rolę świetnego notatnika. Tak. Prawda? Oni piszą po książkach i sami tak zdecydowali. Nie ma już tego, nie pisz po książce. Tylko jeżeli książka jest dobrze wydana, to oni chcą śledzić wykład, patrząc w książkę i notując. To jest zupełna, totalna zmiana pokoleniowa. Chciałbym wrócić do tego, co zrobił Maciej Matuszek. Bo nie wiem, czy... Na koniec, jasne. Ja teraz zdaję sobie sprawę z tego, do jakich danych dotarł, jakie fantastycznie przeanalizował, jakie wnioski wyciągnął. Wnioski właściwie powinniśmy wyciągnąć my wszyscy z tego, co Maciej przedstawił. Jasne. Wnioski, które powinny mieć odzwierciedlenie w systemie systemie kształcenia przyszłych instruktorów, przyszłych wykładowców, które powinny mieć odzwierciedlenie w warsztatach instruktorskich, okay. Które powinny być zmodyfikowane, może inaczej. Co masz na myśli? Dobra, to jeszcze podzielimy. Może powinny zawierać elementy, o których ty, Szymonie, mówisz w swoich wykładach na warsztatach, czyli w metodyce nauczania. Mhm. Tak, ty się odnosisz właśnie konkretnie do tej grupy, o której dzisiaj mówimy. Do tej grupy 18-20 kilka. Nie możemy zapominać, że to jest kilkadziesiąt procent klientów OSK. Tak, ja bardzo lubię też to określenie klienci, ponieważ no to jest tak, że oni są naszymi klientami. Oni przychodzą z określonymi oczekiwaniami. To słowo kursanci jest takie dla mnie bardzo, panie dyrektorze, proszę mi pomóc, ono jest, w tym nie ma żadnych oczekiwań, jak gdyby, wobec nas, prawda? A jeżeli mówimy o klientach, to mówimy o osobach, których oczekiwania tak naprawdę naszym obowiązkiem jest spełnić. Kursant, być tam, gdzie oni. Kursant ma obowiązki, a klient ma prawa. O, piękne. I to jest też świetna puenta. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Przede wszystkim wam, drodzy widzowie, za świetne komentarze i że po raz kolejny daliście mi szansę, tak samo jak 3 lata temu, kiedy mnie z otwartymi ramionami przyjęliście w branży. Bo tak jak mówię, ja najbardziej lubię was pytać, ale dzisiaj nie mogłem się oprzeć tej pokusie takiej innej drogi, też mojej równoległej zawodowej. A temat metodyki i pracy w ogóle z młodymi ludźmi jest dla mnie tematem fascynującym. Panie dyrektorze, pan dyrektor Tomasz Matuszewski, dziękuję bardzo serdecznie i już za chwilę umówimy się na 2 inne programy. Jeden to ten, który będzie dotyczył nowoczesnych form, a drugi to chwilę za chwilę powiem. Miałem o to zapytać, o czym będzie jeden z tych dwóch? Ten najbliższy w przyszłym miesiącu będzie o nowoczesnych formach testowania, które mówią o tym wszystkim, o czym dziś, które biorą pod uwagę to wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj. To znaczy, które biorą pod uwagę to, w jaki sposób współczesny, młody, 18, 19, 20-letni człowiek, ale nie tylko tak naprawdę, bo także nie stygmatyzujmy ich trochę pokoleniem. Ja jestem wrogiem ageizmu, czyli mówienia tego, że 40-latka to trzeba uczyć tak, a 20-latka to trzeba uczyć tak. To trochę nie jest w ten sposób i niestety metodyka nauczania na kursie instruktorskim ciągle to podkreśla, że krzywa skuteczności nauczania, jest takie pytanie, krzywa skuteczności uczenia się spada w wieku. No, trudno większą bzdurę, bo fantastycznie można pracować i nauczać osobę, która ma 60 lat. Powiedz to Anthony Hopkinsowi, że on w wieku 80 lat ma pewnie problemy z pamięcią. A można też znaleźć ludzi, którzy mają 20 lat, którzy mają problem z zapamiętaniem czegokolwiek. Także chcemy porozmawiać z wami o tym, w jaki sposób, gdzie indziej sprawdza się wiedzę i w jaki sposób naucza się, w jaki sposób w Skandynawii prowadzi się egzaminy z
umiejętności definicji niebezpieczeństw. Co grozi kandydatowi, co grozi motocykliście? W jakich wymiarach to, że on nie będzie miał na sobie ubioru z określonymi elementami, może go po prostu zabić. A z drugiej strony będziemy rozmawiać o testach hazard perception, czyli przewidywania zagrożeń. Tych testach, które po prostu są kontekstem młodych ludzi. A ten drugi program... Czyli będziemy rozmawiać o tym, czego nie ma. Będziemy rozmawiać o tym, czego nie ma, a co natychmiast powinno być, a czego się pewnie nie da natychmiast zrobić. A ten drugi program, to ja już teraz zapraszam pana dyrektora kiedyś, bo to chodzi mi po głowie i ty wiesz o tym, żeby zrobić program o bezpieczeństwie ruchu drogowego w starożytnym Rzymie i być może także w starożytnej Grecji. O wszystkich przepisach ruchu drogowego, na których oparta jest nasza cywilizacja. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Tomasz Matuszewski, Krzysztof Ledzion, Mateusz Bartosiak, Agata Kwiatkowska. Do zobaczenia.